Ogólnie rzecz biorąc, pomijając SARS-CoV-2, sytuacja epidemiologiczna w ogóle w województwie lubuskim jest stabilna. Od 2 lat w związku z pandemią i szeregiem obostrzeń oraz wprowadzaniem pewnych rygorów sanitarno-higienicznych obserwowaliśmy znaczny spadek zachorowań na choroby zakaźne, w tym te, które są objęte kalendarzem, ich zapobieganie jest objęte kalendarzem szczepień i obowiązkowych, i zalecanych. Można powiedzieć, że 2021 rok pod względem zachorowań na choroby, które są objęte obowiązkowym kalendarzem szczepień, był dla nas korzystny. Nie zanotowaliśmy żadnego zachorowania na odrę ani błonicę. Zanotowaliśmy tylko jedno zachorowanie na krztusiec. I jest to znaczny spadek w stosunku do roku ubiegłego, znaczy do roku jeszcze poprzedniego, przepraszam, czyli 2020 i tych, które poprzedzały. Nie zanotowaliśmy dużej liczby zachorowań na gruźlicę. Ogólnie rzecz biorąc, odnotowaliśmy znaczny spadek zachorowań na świnkę, różyczkę, ospę, czyli można powiedzieć, że szczepienia działają i jest sytuacja w miarę stabilna. Szczepienia są największą zdobyczą medycyny. Znaczy nie mamy większej zdobyczy medycyny. To, że możemy przeprowadzać różne zabiegi medyczne, to, że możemy leczyć pacjentów z zaburzeniami odporności, to jest między innymi zdobycz, którą mamy dzięki szczepieniu. Poprzez ten pierwszy kontakt z układem immunologicznym, właśnie szczepionki pod różną postacią, to mogą być szczepionki atenuowane, szczepionki zabite, czy szczepionki, które są tak zwanymi szczepionkami podjednostkowymi, one wszystkie mają na celu ten zetknięcie naszego organizmu osoby szczepionej z tym patogenem. Czy to będzie wirus, czy to będzie bakteria, po to, żeby ta pierwsza odpowiedź immunologiczna odbyła się w sposób kontrolowany i po to, żeby wytworzyć tak zwaną pamięć immunologiczną. Bardzo niepokojące trendy, o których wspomniała pani inspektor, czyli ruchy antyszczepionkowe, no jednak w pewnym sensie też zaburzyły troszkę szczepienia w naszym kraju odnośnie SARS-CoV-2. I to widzieliśmy w sposób zdecydowany, jak wiele ludzi trafiało do szpitala, którym można by było znacznie skuteczniej pomóc, gdyby wcześniej przyjęli chociaż tą jedną czy dwie dawki szczepionki. Cały czas szczepimy na COVID-19, przeciwko COVID-19. Nie wiemy, co będzie we wrześniu, w październiku, kiedy zacznie się sezon znowu zakażeń przenoszonych głównie drogą kropelkową, kiedy znowu spotkamy się po wakacjach, po różnych wyjazdach do różnych krajów. Wiemy, że teraz w Chinach, w Singapurze znowu mamy jednak trend wzrostowy tych zakażeń i nie wiemy, w którą stronę pójdzie ten wirus, więc warto cały czas przypominać, że osoby, które do tej pory nie podjęły takiej decyzji, a wciąż tych osób jest bardzo dużo, no powinny jednak ten okres letni, kiedy jesteśmy w dobrej dyspozycji immunologicznej, kiedy mamy znacznie lepszą odporność ze względu na to, że mamy słońce, mamy syntezę witaminy D, no takie banalne rzeczy, ale wpływające bardzo korzystnie na to, że ta odpowiedź immunologiczna poszczepienna również będzie bardzo, bardzo mocna. Także cały czas zachęcamy do tego, żeby ludzie przede wszystkim przyjęli tą trzecią dawkę.